cześć czołem, witam Was wszystkich w imieniu Polskiego Związku Kiteboardingu. Jesteśmy na kempingu Chałupy 3, na imprezie Kite Legends. Tutaj 20 lat temu wystartował pierwszy latawiec, tu odbyło się pierwsze szkolenie kitesurfingowe. Przedstawiać. Maciej Boszków, niekwestionowany, jedyny w swoim rodzaju, król polskiego windsurfingu, król szkolnictwa i król kitesurfingu. Najlepsza szkoła, wszystko co najlepsze można powiedzieć o Maćku. Zaczęło się dawno, dawno temu, ale ta najciekawsza historia zaczęła się 20 lat temu. To przygoda z kitesurfingiem. Tak, to było tak, a było to tak. Pewnego razu, kiedy kręciłam się tutaj z kamerą, Maciej mówi do mnie, chodź, jedziemy na Prasonisi, zrobimy film. Pamiętasz? Pamiętam. I tak to się między innymi zaczęło. Wówczas na Prasonisi mój brat Igor Czernik, który przed chwilą się wypowiadał, oraz Donat Raczkowski oraz Bogdan Staszewski. To była ekipa nie do pobicia. To byli pionierzy tego sportu. I oni spowodowali to, co mamy teraz. 20 lat później, tysiące latawców w górze, na powietrzu, na ziemi, w trawie, w krzakach i na drzewach. To jest ich zasługa. Dwie szkoły konkurencyjne spotkały się, pogadały i robią zawody, współpracują ze sobą, bo te zawody to są pierwsze duże zawody takie twin tip racingu robione nie przeze mnie, czyli w którym nie uczestniczyłem. Tutaj obok kadru stoi Mariusz Czapliński, z którym robiliśmy wiele, wiele lat temu, rozpoczęliśmy przygodę z zawodami kajtowymi. No i nigdy nie wpadliśmy na to, że można takie kulturalne imprezy robić. A tu przedwczoraj film Welcome to Hell. Wczoraj szereg filmów z historii, zdjęć, z opowiadaniami. Także wszystko świetnie się tutaj udało. No i także tu od młodzieży uczymy się, że nie tylko ta fizyczny sport, to latanie, pływanie, kto szybciej, kto wyżej, kto dalej, ale też trochę kultury. Mam wielką przyjemność przedstawić Mariusza Czaplińskiego, bohatera drugiego planu, obecnego w tym sporcie od 1999 roku. Wyliczać jego zasług dla tej dyscypliny zabrakłoby palców. To może zacznijmy od tego pierwszego kontaktu. Właśnie, nie przesadzajmy z tymi moimi zasługami, natomiast chcąc każdemu wspomnieć o tym, jak zaczynałem, to opowiadałem bardzo śmieszną historię, że... Ja tylko przerwę tak. Świetnie zaczął, świetnie skończył, zostawiam Was z Mariuszem. Że 20 lat temu właśnie do tego sportu trafiłem przez to, że przeczytałem w jednym z kolorowych czasopism, że jest taki sport jak kitesurfing, który powstał na świecie. Można skakać 20 metrów do góry, latać nad wodą 200 metrów i to mnie tak zafascynowało, że właśnie trafiłem tutaj, na Półwysep Helski. Założyliśmy pierwsze stowarzyszenie, które zajmowało się tym sportem. To było Polskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych z szumną nazwą Kamikaze, które było prekursorem dzisiejszego Polskiego Związku Kiteboardingu. Przypominamy, że jesteśmy na najfajniejszej imprezie sezonu Kite Legends na Chałupach 3, zorganizowanej przez Kite People and Kite Zone. I oczywiście wśród legend, których było naprawdę wiele, jest jeden bohater, mianowicie Seba Chłopak. Seba Chłopaku, to, że
opisywać go nie trzeba, to lepiej niech może sam się przedstawi i opowie, jak to było w tym 1999 roku i trochę później. Niech sam powie, jak to było. Niech powie swoją historię. W 2002. W 2002. W 2002, tak. Cześć, nazywam się Sebastian Ginter. No i zacząłem razem z Igorem i z Donatem, aczkolwiek oni już pływali, jak ich zobaczyłem. I postanowiłem być taki sam jak oni. W każdym razie kupiłem właśnie pierwszą VIP-kę 9-metrową czy 8-metrową. Wydawało mi się, że to jest przecież taki wielki żagiel i na pewno na nim popłynę. Uczyłem się 2 tygodnie, ani raz nie stanąłem na deskę, bo nie było odpowiednich warunków wiatrowych. Przyszedł Brzozowski, powiedział: super, dajesz sobie radę, trzymasz latawiec w powietrzu, nie uderza już o piasek. Mówi: chodź, weźmiesz udział w Mistrzostwach Polski. I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło, dokładnie. W trakcie 2 dni wiatru udało nam się rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje. Właśnie trwa ostatni pojedynek w Hangtime'ie i już niebawem dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą konkurencji Kite Legends i zgarnie nowego Bandita 2020. Zgłosiło się ponad 50 zawodników, więc frekwencja dopisała. Dokładnie, bardzo dziękujemy za liczne zgłoszenie się do zawodów. W imieniu organizatorów, czyli szkoły Kitezone i Surf People, chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie. No i co? Zapraszamy w przyszłym roku. Na kolejny edycji. Do zobaczenia.